mówić, ale nazywam jego but skarpetka i go nazywam wiśnia, bo jest w kolorze wiśni. Więc zaczynamy. Macie kolusz i dzisiaj zrobimy sobie takiego slajma. Wstrząsnę tym i będę nagrywała dzisiaj slajma, który nam się właśnie uda. Taki o, widzik, to jest materiał. I właśnie wstrząsamy. Dobrze wstrząśnij tubę z aktywatorem slime. I można sobie samego zrobić. No i wlej aktywator do kubeczka. Wlewasz. Dobra. Otworzymy najpierw sobie. Trzymam. Więc. Tutaj. O, zaraz poczekajcie. Dobra, już. Dobra, sama już sobie poradzę. Otwieram tubę. Oj. I ten. I bardzo wstrząsam. I teraz mieszaj przez 2 minuty. Mieszam przez 2 minuty. A tam Maciek wam może coś pokazać właśnie, o tak wygląda nasz slime, który tak się formuje. Była przygotowana jeszcze inna baza, inny glue tak tam, żeby to się było przeźroczyste. 2 minuty się miesza, więc tak, więc to jest tubka. Możecie sobie dać nawet inne slimy, które wy zrobicie sami. Ja kiedyś robiłam z płynu, z soczewek, z brokatu. Jakie sobie wymarzycie, tylko napisajcie, szukaj slime i bardzo fajnie to wygląda teraz. I to fajnie nawet, tak fajnie, wow, tak ładnie. Wszystko wygląda, klei mi się do rąk, no bo najpierw to musimy wymieszać 2 minuty, taki slime. Taki slime to jest bardzo prosty slime, no bo nie robi się jego kleju, klej, bo my mamy już... Mieszaj, bo się nie zrobi dobry slime. Trzeba mieszać 2 minuty. Już chyba z 2 minuty mieszasz, ale tak na raty. Tutaj uczucie. I po 2 minutach mieszania trzeba odczekać minutę. 1 minutę. I nagrywamy. Jest piękna pogoda. Kiedy nagrywaliśmy? Kiedy nagrywaliśmy? Tak. Dzisiaj. Dzisiaj! Po minucie trzeba zamieszać jeszcze raz, aż do utrzymania gotowych slajmów. Dobra, powróć do kamery. Wróciłeś? Zamieszaj. Hejka, już nasza przerwa się skończyła. Slime już tak wygląda trochę ładniej niż na początku. Był taki, no nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo fajnie się teraz składa, więc bardzo fajnie go zrobić, ale jak komuś się nie uda, to nie wiem. No, my dzisiaj mamy fioletowy slime, tylko jest na dole, i bo my mamy 2 piętra w domu. Zamieszaj jeszcze raz, aż otrzymasz gotowe slime, czyli co? Już jak zamieszałaś teraz, to już możesz wyciągać chyba rączką. Slime jest gotowy, wyciągnij niespodziankę z masy slime. Więc... wyciągnij niespodziankę z masy slime, tam w środku jest niespodzianka?
masę slajma? Tam w środku musi być niespodzianka w środku. Nie wiem. Ale już możesz gotowy, czy nam wyszedł ten slime? O, nie wiem. Bardzo. Jest 17 niespodzianek w masie ukrytych. Jedna z 17 jest w środku. Nie wiem. Nie ma tu żadnej niespodzianki. Nie. Czekaj. No, a co tam jest? Jest najlepszy dzień w moim życiu. Jest torebka. Jedna z 17 niespodzianek. No i pokaż tego slajma, jak on teraz działa. On działa o tak. Porozciągaj go. Jest bardzo fajny, płynny. Bardzo zalecam jego kupić, bo jest w nim torebka. Będziemy jeszcze robić... Tak do ziemi go puść, no. Żeby się rozciągnął, o. Jest taki śliczny, nie wiem jak powiedzieć, dla was. Dawajcie, piszcie Emilia, takiego slajma, można mi napisać. Się bardzo, i on jest megalny, bardzo fajny, nie wiem co wam powiedzieć, ale bym chciała się z wami zapoznać. No i jak łapka w górę na końcu filmu, tak? Tak, łapka w górę. Dajcie łapkę w górę. Subuj kanał. Fajną koleżanką. Bardzo was lubię. Pokaż jeszcze slajma. Rozciągnij go jak się da najbardziej. Widzicie? O, tak bardzo fajnie wygląda. Mi bardzo pasuje do... na przykład... Wow, ale on jest był fajny. Pokaż. Patrz, możemy go rzucić, tak? Bardzo on fajnie, on się klei. No i dobrze, dziękujemy i cześć i czołem, tak?